Ja miałem na oddziale pana Trynkiewicza. To była dość sławna postać, bo nauczyciel szkoły podstawowej nagle gwałci, zwabia trzech chłopców, gwałci ich, następnie próbuje ciała spalić. Trafił do mnie na oddział już jako niebezpieczny. To był 80, bodajże 8 lub 9 rok, ale chyba 8. My wiedzieliśmy, kogo, kto do nas zawita i musieliśmy, podstawowa rzecz, umieszczenie go w celi dla niebezpiecznych, no musieliśmy mu dać jakąś ochronę, żeby mu osadzeni krzywdy nie zrobili. No więc wybraliśmy tak gabarytowo dwóch osadzonych, bo cela dla niebezpiecznych była trzyosobowa. Dobraliśmy dwóch osadzonych, którzy wiedzieli, z kim będą mieli do czynienia, ale ponieważ byli pod względem finansowym zerowi, dostawali od nas papierosy, herbaty i tak dalej. Na to były finanse. Na to, kiedy w momencie, kiedy on szedł, kiedy go funkcjonariusze prowadzili na oddział, całe trzy pawilony huczały. Huczały, to znaczy krzyczały, wyły wprost i zapraszały go, tego osadzonego, do siebie, tego pedofila, że oni wykonają na nim wyrok i tak dalej, i tak dalej. I my mieliśmy więcej problemów właśnie z nim, bo każdy chciał się do niego dostać, gdzie oficjalnie mówiono, że oni mogą następne 25 lat siedzieć, byle tylko wziąć go w swoje ręce. Wiadomo, jaki finał byłby tego spotkania. I my na oddziałach, no proszę mi wierzyć, ale mieliśmy ciężką robotę, żeby uchronić go przed tym. A nie mogliśmy cokolwiek zrobić, ponieważ sprawa była na tyle świeża, na tyle głośna w mediach, że nawet gdybyśmy, któryś z nas popełnił błąd, no to nie oszukujmy się, media by po nas jeździły, że to my żeśmy dopuścili do tego.